O, proszę państwa, teraz koszmar dzieciństwa na pełnej wleci. Nie lubię bardzo tej sekwencji, bo w niej tyle żyć traciłem i też tyle game overów zaliczyłem, że to się w pale nie mieści. Naprawdę, uwierzcie mi, nie polecam. Naprawdę nie polecam. Sorki, że ja tak cicho siedzę, ale jak widzicie, ja się trochę też skupiam, bo zależy mi zebrać te wszystkie monety. O, elegancko, chyba opanowałem już te zjeżdżalnie. Dobra, elegancko, chyba będziemy mieli wszystko. Ta, na samym końcu jeszcze czerwony Red Gem jest. Ale chwila, moment. Jak mi zabrakło 2 monet? Jak to jest możliwe? Co? Jak to jest możliwe? Tak jak podejrzewałem. Już chyba wiem, gdzie mi zabrakło 1 Red Gema i 2 monet. Prawdopodobnie tam, gdzie Abu poszedł. No, tak więc już zagadka rozwiązana. Okej, fajnie. Będę miał co poprawiać poza anteną. Ale przebieżycie mamy. Fajnie. Extra life. Oh yeah. A, dobra, to już też znamy na pamięć. Mamy, kurde, 10. Blue Genie Gem. Oh yeah. Na razie mamy wszystkie, kurde, elegancko. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, że wszystkie Blue Genie Gemy mamy zbierane. To mi się bardzo podoba, jestem z tego wręcz zadowolony. No niekoniecznie z 2. poziomu z Cave of Wonders, bo mógł mi pójść o wiele lepiej. Find a way to get us out of this trap. Try sending Abu into that small chamber over there. I think the key to setting us free is in there. See what Abu can find, would you? Abu, go into the small chamber and see if you could find something that'll set Genie and Carpet free. No dobra, no to jesteśmy z powrotem. Jak widzieliście, udało nam się znaleźć Gina. No i co, teraz będziemy mieli poziom Abu. Tak jest, mamy poziom Abu. Jesteśmy w ogóle w jakiejś grocie, kurde, pełnej skarbów. A Gin jest tutaj uwięziony. Jezu, ta jego morda, ja pierdzielę, jak ona krzywa jest. I teraz robimy sekcję Abu. Czyli ulubioną chyba przez wszystkich, kurde, fanów Aladyna. Tak, patrzę tutaj na ciebie, Kuba, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Nie no, ja tam powiem szczerze, jeżeli chodzi o pierwszy poziom Abu, jaki robiliśmy w pałacu, no to faktycznie, tak na dłuższą metę on troszeczkę jest taki Resident Sleeper. Ale z drugiej strony soundtrack tak trochę buduje ten poziom jednak, bo nawet mi się, kurde, podobał soundtrack, w sensie mi się bardzo podobał soundtrack i nadal mi się podoba. To nie jest czas przeszły. ale... Tutaj wydaje mi się, że też jest całkiem w porządku soundtrack, więc może aż tak źle nie będzie, jeżeli chodzi o ten poziom. Zobaczmy, co tutaj musimy dokładnie zrobić. Tam po środku jakiś papirus jest, który wypadałoby wręcz zebrać. Tylko najpierw trzeba doskoczyć do tych platform, a ja nawet nie wiem, nie bardzo wiem jak to zrobić. Chyba że... Stąd jakoś doskoczymy. Ale nie chcę, nie wiem, boję się trochę próbować, ale spróbujemy. O, w sumie zapomniałem, że Abu dosyć daleko skacze. Daleko i wysoko. No. A więc dobra, mamy to już z bańki. Teraz idziemy tutaj. Tam są monety też, ale... Tu mnie zastanawia jedna sekcja. Tam chyba Red Gema widziałem, co nie? No kurde, oczywiście, że tak. Red Gema miałbym pominąć, no bez przesady. No dobra, pominąłem w poprzednim poziomie, ale ja sobie to nadrobię, spokojnie. Spokojna wasza rozczochrana, że tak powiem, że lipopą. Ej, chwila, moment. A, gra chyba nam tak czy siak będzie kazała tędy iść. Tak mi się wydaje. No tak patrzę, że tutaj pomijałem sporo monet. No to wręcz jest niemożliwe. No oczywiście, że tak. To troszeczkę sobie wcześniej zebrałem tego Red Gema. No ale dobra, najpierw oczyśćmy sobie tutaj teren, żeby nie było potem akcji, że faktycznie coś żeśmy dali dupy. Tu było zajście do Red Gema. Spoko. Okej. Checkpoint kolejny. Tutaj dużo bardzo checkpointów jest w poziomu Abu. W poziomie Abu, przepraszam, nie w poziomu Abu, bo to nielogicznie brzmi. Bardzo nielogicznie i bardzo autystycznie brzmi, bym nawet powiedział. Okej, tę sekcję mamy już wyczyszczoną. Muszę bardzo często podkreślać takimi właśnie bo ludzie mogą pomyśleć potem, że ja mam jakiegoś downa. A ja nie chcę, żeby ludzie tak myśleli. Wolę uniknąć takich, kurde, spostrzeżeń. Nie popartych żadnych nawet dowodami. Dobra, teraz... po raz kolejny checkpoint, fajnie. O! Tutaj niech... Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Super, świetnie. I gdzie się te platformy pojawiły? Tam też nic nie ma. Dobra, czyli kurde niepotrzebnie czas tracimy. Trzeba chyba iść do tamtego do tamtej ciemności, do tamtej groty ciemności. Niewyczyszczonej, niemytej. Bo nie widzę innego, kurde, wyjścia. Nie widzę innego przejścia, chciałem powiedzieć w sumie. No dokładnie, tutaj mamy, kurde, dalszą część poziomu, czyli to jest teraz ta druga strona. A ja się łudziłem, że coś pominąłem, ale dobra, ważne, że przezorny zawsze ubezpieczony. Zawsze lepiej poczekać, kurde, trochę dłużej i trochę poeksplorować poziom, niż na pałę biec i później, kurde, żałować, tak jak to zrobiłem w poprzednim poziomie. Znaczy, może na pałę nie biegłem, ale ominąłem Red Gema na przykład i dwie monety. A to jest zbrodnia już w świecie Aladdina i za to się naprawdę idzie do więzienia, jeżeli się pomija. Więc no, kurde, trzeba się pilnować, bo w świecie Aladdina już dawno w pierdlu bym był. O nie! Ajajajajaj! Nie to chciałem zrobić. 36. Dobra, gdzie jest Red Gem? Żeby nie było, kurde. Gdzie jest Red Gem? Dobra, pyk. Pyk, pyk. Kurde, myślałem, że tam doskoczę, ale byłoby sztosiwo fest. Jakby się udało. Dobra, pyk. Oh yeah, jest. Mamy to.